Dzień dobry Państwu, dzisiaj 2 września 2020 roku. Wjeżdża tutaj Kalibra. Cześć Norbert. Szacuneczek. Piona, dawaj dalej, dobra. Tam się zatrzymamy i tam pogadamy. Mam nadzieję, że nam się nie rozpada zaraz. Tak ładna jak na zdjęciach. Stoję już, mieli Państwo, przed Oplem Kalibrą. Rocznik, który 95. Ma... Rocznik 95, czyli tak naprawdę już druga seria, tak? Poliftowa. Kiedy ostatni raz widzieliście Kalibrę? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, kiedy ostatni raz widzieliście Kalibrę, powiedzmy, w oryginale? Bo tutaj oprócz kół można powiedzieć, że całość jest w oryginale. Ja, no nie wiem kiedy, ostatni raz w Kalibrze to siedziałem chyba z 15 lat temu. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj mamy już drugą serię, ale dobra, to o tym może za chwilę. Kalibra, jak się pewnie większość z Was orientuje, no... Właściciel, myślę, się nie obrazi, jeśli powiem, że można o niej śmiało powiedzieć, że to jest trochę taka Vectra coupé. Nie wiem, czy taki był zamysł konstruktorów pierwotny, natomiast no, wyszło w ten sposób, że auto tak naprawdę dzieli płytę podłogową z Oplem Vectrą A. Ta płyta podłogowa zdaje się, że też występowała w Sabie 900, później chyba 9.3. Tak mi się kojarzy, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. O wnętrzu opowiem Wam za chwilę. A teraz myślę, że już czas na przedstawienie właściciela tej Kalibry. Przed nami Norbert. Witam Cię. Z Radomia. Norbert, to auto masz już od wielu lat tak naprawdę. No od 5-6 lat u mnie jest to auto ogólnie. No zamysł taki był, żeby go odrestaurować, zrobić. Mhm, czyli kupiłeś w innym stanie niż znaczy, teraz no, nie tutaj była, oglądamy. Nie była w najgorszym stanie, no ale coś tam jej brakowało, prawda? Mhm. Ale czy ona, miała jakieś tuningi na sobie? Nie, takie? Nie. Tak jak była teraz, no w sumie tylko bez kół i bez tej lotki, którą tam widzimy na tylnej szybie. Miała trochę rdzy, standardowo jak na Kalibrę, tutaj reparaturki tylne. No tak, no w końcu to Opel, prawda? Więc... Dokładnie, no i 25-letni już teraz. Można jej sporo wybaczyć. No tak czy siak, ja jestem w szoku, bo to było moje marzenie tak naprawdę, żeby taki samochód mieć kiedyś. Nie udało się, niestety. Można powiedzieć, że każdego marzenie, każdego młodego chłopaka marzenie. No tak myślę, tak myślę. To takie tak zwane Porsche dla ubogich. No, kiedyś było tak nazywane. No tak, coś w ten deseń. Tak czy siak, no mnie się nie udało kupić Kalibry. Potem Kalibra, jak sami wiecie, no jej historia potoczyła się dla niej dość, można powiedzieć, dramatycznie, groteskowo i tak dalej. Mam na myśli wszystkie przeróbki, tuningi. Na pewno przyczynił się do tego film Szybcy i Wściekli, tak mi się wydaje. I wszyscy próbowali jakoś tuningować. No, głównie kończyło się na tuningu optycznym. Pod maską lądowała głównie instalacja gazowa. No takie to były czasy. Natomiast teraz auto cenowo odbiło się już od dna. No i myślę, że można się niedługo spodziewać wzrostów cen tego samochodu. Choć nie wiem, czy... poczekaj, ona się łapie już na 25 lat. Tak, bo była do 95 roku produkowana, tak? Do 97. Do 90. Ale prezentacja była w 89, także no, ona by się w sumie już łapała pod klasyka, pod Youngtimera. Można tak pod Youngtimera by bardziej, no. Pod Youngtimera. Choć tak naprawdę sylwetka nadal jest tak świeża, że... No, wielu osobom na pewno nie kojarzy się z klasykiem. No myślę, że 20-latkowie, znaczy no nie myślę, nawet wiem, bo nawet jest często mylona z innymi samochodami. Na przykład ostatnio była pomylona z Hondą Prelude. Uuu, z jakichś mało latów. Także no nie każdy, no myślę, że tak w naszym wieku ludzie no to wiedzą, co to jest za auto. Zdecydowanie, tak. To jest sylwetka nie do podrobienia. A młodzi pomyślą, że to jest auto po prostu jakieś w miarę świeże, no. Mhm. Wróćmy do tego rocznika. Tutaj mamy 95, czyli tak jak powiedzieliśmy, to jest auto poliftowe. Objawia się to, dla mnie przynajmniej głównie, tym, że znaczek Opla został przeniesiony. Dokładnie, prawda, z maski tak, tutaj. To wygląda już tak bardziej nowocześnie. Światła chyba zostały takie same, zderzak pewnie był zmieniony, ale
Ja tego niestety nie potrafię tutaj rozszyfrować. Jeśli chodzi o lampy, no to były w modelu przedliftowym, poliftowym takie same. Mhm. Norbert, tutaj mamy, no jedyny przejaw taki tuningowy to te koła, które tutaj mamy, prawda? One mają, jak widzicie, naciąg, to znaczy opony mają naciąg, tak? No felga jest 9-calowa, jest naciąg zrobiony, oponka jest 195x45 bodajże. No ale zobacz, jak spojrzymy, my o tym rozmawialiśmy, Norbert. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, mam na myśli widzów. No tutaj tak jakby brakuje tego, tych paru centymetrów gleby, prawda? No brakuje, ale tu już nic nie mogę opuścić jej ani amortyzatorami, ani sprężynami. Sprężyny są minus chyba 40. Mhm. Ona w dalszym ciągu tak stoi, jak stoi, chyba że tu jeszcze można by coś pokombinować, nie wiem. No to może z zawieszeniem jakimś gwintowanym, tak, albo coś, po prostu, żeby ją jeszcze bardziej opuścić. No nie wygląda to fajnie, nie podoba mi się ta japa tak zwana po prostu z tyłu. No, ale można jej to wybaczyć. Przy całokształcie tej konkretnej sztuki, no to tutaj można to przełknąć. No tak czy siak, warto by to było jakoś ogarnąć, tak? No myślę, że w przyszłym roku będę tutaj walczył z tym, żeby to jeszcze siedziało niżej. No i oczywiście zmiana silnika. Zmiana silnika. No bo właśnie, powiedzmy, jednostki napędowe, które tutaj były montowane, to od dwulitrowej ośmiozaworówki, tak, która tutaj jest pod maską, takie, tak? Takie, tak, dokładnie, tutaj aż jest taki silnik. Aż po 2,5-litrową V6. Dokładnie. Z tym, że ta V6 to nie była najszybsza wersja, bo pamiętam, że chyba najszybsza to była 2.0 Turbo, kalibra, prawda? Turbo, tak, dokładnie. I ona tak zwany LED. Na 4 koła napęd też miały wyższe 4 koła. Ale V6 też chyba wychodziła z 4x4, co? Tylko, nie jestem pewien, nie będę tutaj nic na ten temat wydaje mówił. Mi się, że była, tylko że tak mi się coś kojarzy, że to była słaba ale wychodzi, konstrukcja. Ale wychodziły te zwykłe dwulitrówki, też miały na 4 koła napęd. O! Zwykła dwulitrówka z takim silnikiem, który jest tutaj u mnie, czyli z tym ośmiozaworowym, tak zwanym pancernym silnikiem. No tak, bo ten silnik też był w Wektrach, prawda? W Wektrach, we Frontierze był ten silnik. O, Frontiera to też jest ciekawy samochód, zapomniany. Ale jeszcze jeżdżą. Jeszcze jeżdżą, jeszcze się uda gdzieś tam spotkać takie auto. W sumie to nie wiem, czemu Frontiera no, nie odniosła sukcesu tak naprawdę, bo to chyba jest dosyć dobra taka, no nie wiem, czy ją można nazwać SUV-em, ale no bardziej terenówka niż bardziej terenówka, SUV. Tak bym ją nazwał. Jakoś mało popularny jest ten samochód. Opel Frontiera i był jeszcze Opel, pamiętam, Monterey, taki większy od Frontery. Był, ale był. Ten to był. Już w ogóle wyjątkowo rzadki. Otwórzmy może, Norbert, drzwi. I zobaczcie Państwo, co tutaj się dzieje. W tym egzemplarzu konkretnym, zobaczcie, mamy skórę tutaj na boczkach. Mamy skórzane fotele. Przód i tył, tutaj boczek z tyłu, no można powiedzieć, w większości obszyty. I tak jak mówiłem, że jest to Wektra Coupé, no sami popatrzcie, deska rozdzielcza żywcem po prostu wyjęta z Wektry A, prawda? Bo dokładnie, z Wektra A, tak. No. Kierownica, ona może na filmie i na zdjęciach wydaje się jakaś wyjątkowo duża, ale najpierw sobie wsiądę. Zobaczcie, tak naprawdę na żywo i trzymając ją w ręce, ona wcale nie jest aż tak duża. Jeszcze taka jedna uwaga a propos wnętrza, my tutaj z Norbertem rozmawialiśmy. Kiedyś Kalibra wydawała mi się całkiem dużym samochodem, a teraz no to jest taki malutki samochód i tak jak ja to odczuwam, no po prostu jeżdżę na co dzień busem i tutaj boję się prędkości. No to taka przesiadka to musi być tak, drastyczna. Tu przy 160 po prostu to jest i jeszcze takie dziwne odczucie takiej szybkości. I jeszcze tu się teraz nisko siedzi tak naprawdę. Ona jest obniżona, prawda? Ta konkretna. Tak. No i zobaczcie. Przebieg tego auta 286 tysięcy. A powiedz mi, Norbert, rozmawialiśmy o wersji wyposażenia, bo to jest, no to jest podstawowy silnik, tak? Podstawowy silnik. Ona tutaj miała welurową tapicerkę, taką standardową. Posiadacze tego modelu będą wiedzieć, o co chodzi. Czyli przełożyłeś po prostu z bogatszej wersji. Przełożyłem wnętrze. Co mamy tutaj z wyposażenia? Chyba standardowo, wiadomo, elektryczne szyby i lusterka, tak? W tym samochodzie dokładnie były, tak nawet, się spodziewam. Nawet dwie poduszki
No właśnie, poduszka kierowcy i poduszka pasażera. To chyba też było w standardzie, nie? Tak, w tym modelu tak. Tak mi się kojarzy. Radio tutaj jakieś aftermarketowe, ale to standardowa procedura, no, tak? W kalibrze. No z tego co widzę, tutaj nawet są podgrzewane fotele w takim samochodzie. Skrzynia piątka manualna. Tutaj przyciski od otwierania szyb. I powiem Ci, że no, można by było jeszcze trochę wpaść tym fotelem do środka, chociaż i tak nie jest źle. Siedzi się całkiem przyjemnie. Chociaż wrażenie jest takie, że naprawdę siedzi się no, tak naprawdę dosyć na ziemi. Blisko, no. Dokładnie. Okej, okay. Tnę na razie. To jest wersja z klimatyzacją. Jesteśmy po przerwie, zapomnieliśmy powiedzieć, że tutaj w tym samochodzie jest klimatyzacja i była tutaj fabrycznie. Tak się prezentuje, zobaczcie, pod sufitka. Są takie wgłębienia, żeby powiększyć ilość miejsca nad głową. Jeszcze rzut oka na wnętrze. Szyby oczywiście bez ramek, co było, pamiętam, dużym bajerem wtedy. Kupeta, długie drzwi, niewygodne wsiadanie, ale co tam, liczył się wygląd. Dokładnie. Przede wszystkim. Jeszcze wracając do Vectry Coupé, zobaczcie, patrzymy na piękną linię. Tutaj no tak naprawdę ciężko cokolwiek zarzucić projektantom. Auto wygląda superowo. No, sugeruje osiągi po prostu jak w jakimś naprawdę super samochodzie. I jak dla mnie sugeruje też taka sylwetka, sugeruje tylny napęd. Ale niestety, tutaj mamy napęd przedni. No, tak naprawdę wspomnijmy jeszcze raz, że to jest po prostu żywcem przeniesione z Vectry. Dokładnie. I pytanie, czy taka unifikacja i to przeniesienie wszystkiego z Vectry, czy też się nie przyczyniło do tego, że części zamienne do tego samochodu były po prostu wszędzie dostępne, były tanie, bo to też Opel, prawda? W dalszym ciągu tutaj części zawieszenia i wszystkie inne podzespoły, które są dostępne w sklepach, są no, w niskich cenach. No właśnie. I pytanie, czy to się nie przyczyniło też do tego, że to auto można było kupić już używane, tak, za niewielkie pieniądze i można było mieć świadomość, że będzie łatwo się je utrzymywało. Dokładnie. Tak? Więc jeśli chodzi o silnik, ten, który jest tutaj w tym aucie, czyli 2 litry NE, no to koszty eksploatacji tutaj są bardzo niskie. No ale do czego zmierzam, że... i o wszystkie inne rzeczy, także no... No właśnie, i zmierzam do tego, że po prostu mogli sobie na nią pozwolić wszyscy. Dokładnie. No jeśli wszyscy, to, no to już nie tylko ci, którzy kupowali ją, tak powiedzmy, może nie w celach kolekcjonerskich jeszcze wtedy, ale w celach jakichś tam reprezentacyjnych, czy po prostu dla bajeru, tylko kupowali ją jako dupowóz. Ze względów ekonomicznych też, tak? Bo tak no jak tutaj wspomniałeś, że koszty utrzymania były bardzo niskie i w dalszym ciągu no, przy tym silniku są bardzo niskie. Ty wspomniałeś, że planujesz przerzucić tutaj motor mocniejszy, ten 150. No tak się zastanawiam, czy go zostawić po prostu w oryginale, czy po prostu dołożyć tutaj jej silnik taki mocniejszy, czyli ten 2 litry 16 zaworowy, ten mocny taki silnik, czyli to jest 2 litry CX bodajże. Ale to już jest ten, który ma 150 koni. Tak, ten, który ma 150 koni, nie mówię tutaj o 136 chyba konnej wersji tej Ecotec. Wiesz co, Norbert, teraz przypomniało mi się jeszcze jedna ważna sprawa związana z kalibrą. Przynajmniej tak mi się zawsze kalibra kojarzyła. Może z przodem, wiesz, bardziej, bo chodzi o ten współczynnik oporu powietrza, bo ten samochód był z tego, no, ten przez to był słynny. Bardzo, bardzo niski. Nie jestem w stanie teraz tego przytoczyć, ale z tego, co ja pamiętam, pamiętam, bardzo niski. Mnie się to zanotowało, że to jest 0,26 tak naprawdę. To jest jakaś, wtedy, nie wiem jak teraz, wtedy to była wartość bardzo niska, tylko to też było deczko, powiedzmy, naciągane, bo te 0,26 pamiętam, to miały te, chyba właśnie ta twoja wersja, która tutaj ma jakiś większy przelot powietrza, a te wszystkie wyższe wersje, one miały tutaj więcej jakichś chyba plastików, pamiętam, które kierowały powietrze, żeby chłodzić motor i wtedy już ten współczynnik zmieniał się na 0,29. Mogło tak być, nie jestem pewien, więc nie będę tutaj nic na ten temat mówił, ale z tego co wiem, to i zauważyłem, także one się wiele nie różnią, nawet wersje, które mają tam 2,5, tak? No. Czy ten mocniejszy dwulitrowy silnik, mają takie same zderzaki, tutaj żadnej zmiany nie ma, są te plastiki, no tutaj są troszeczkę takie może niekompletne te moje plastiki na dole,
Mówisz tam, o tych takich łyżwach, które tutaj łyżwach, tak, kierują no powietrze pewnie. Dokładnie. I to chyba dzięki tym łyżwom w ogóle tutaj też ten współczynnik tego oporu powietrza był taki, jaki był, tak? No ale słuchaj, wspomniałeś o innych wersjach. Przecież tutaj wychodziły, zdaje się, jakieś różne pakiety stylizacyjne tego samochodu. Last, one nie były połączone z silnikami. To nie, jak się kupowało wyższy silnik, to nie było naturalne, że od razu będzie inne ospoilerowanie? Były w jakichś rocznikach wersje na pewno Last i wersje Cliff. Keke Rosberg były takie wersje. No tutaj ci, którzy tam są w temacie tego auta, to na pewno będą wiedzieć, o czym mówię. One się troszkę różniły z zderzakiem przednim, troszeczkę listwami. Zderzak tylny, na przykład wersja Last, prawda? Last, czyli ostatnie roczniki? Chyba tak, Last Edition. No i bardzo ciężko dostępne teraz na przykład taki zderzak kupić, przedni, tylny, listwy. To jest wydatek rzędu 3000. No słuchaj. Za używany komplet takich, ale jest ciężko dostępny. Kiedyś takie zderzaki się zdejmowało i się zakładało takie... Dokładnie. Dużo szersze, a te to były w ogóle... Tych nikt nie chciał, nie? Tak to było. Była kiedyś taka gazeta GT nazywała się. I tam pamiętam, że sporo takich projektów na bazie kalibry było robionych. Często miały dwubarwne malowanie. Oczywiście lotki tutaj jakieś olbrzymie z tyłu i tak dalej. Tak. Nie? Jest taka kalibra u nas w Radomiu. No nie będę jej reklamował. Właścicielem jest kobieta. O! No nie wygląda fajnie. No nie chcę jej tutaj obrażać. Tak? No, tam sugerowałem jej jakieś pewne zmiany w tym samochodzie, ale ona mówi, że jej się po prostu tak to podoba. Słuchaj, no, każdy ma swój gust i z tym się w sumie nie dyskutuje, prawda? Takie lotki, takie inne rzeczy. No tak. Pokażemy teraz, no chciałoby się powiedzieć, potwora. Tak. No, ale jest takie niemiłe zaskoczenie, jak się otwiera maskę. No tutaj tak, to wygląda tak trochę starodawnie, nie? Ten motor w ogóle. No, tak bardzo starodawnie. Nie ma plastików, nie ma tutaj żadnych dekli. Tak staro-oplowsko wygląda rzeczywiście. Mamy tutaj, nie ma co ukrywać, instalację gazową, prawda? No ale sprawną. To już tak było kupione kiedyś i tak zostało po prostu z tą instalacją gazową. No myślę, że kiedyś nasze kalibry no jest polskie taki, to jest taki, wszystkie jeździły już, na tak, na kiedyś gazie. Kalibry jeździły kiedyś tylko na gazie. No jest taki tutaj trochę nieładny, ale tak jak mówię, to... Stary, ona ma... Auto od kilku miesięcy dopiero jest w ruchu, tak można powiedzieć. Ma jakiś przebieg, ma już coś tam za sobą, więc nie ma co tutaj wybrzydzać. Tak czy siak nadal podtrzymuję, że to jest bardzo ładny wóz. Z linii tak. I obejrzymy jeszcze bagażnik. Klapa unoszona szybą. No właśnie. Kawał samochodu dosyć, się tak dosyć, naprawdę dosyć unosi. Spory bagażnik, tylko wysoki próg załadunku. No panie. Ostatecznie to jest fura sportowa, więc... Dokładnie. To można przełknąć. Się nic wielkiego nie wozi, prawda? Chociaż kto wie, może nie jeden coś woził, nie? Bo jeszcze się pewnie fotele złożą. Więc w tak, czego... fotele się składają, także można by tak naprawdę coś tam większego przewieźć w tym samochodzie. Zamknę, Norbert, dobra? Albo ty proszę zamknij. Nacieszmy jeszcze oczy linią kalibry z tyłu. Ja tu spróbuję jakieś zdjęcie do miniaturki zrobić. Do miniaturki tego filmu, który właśnie oglądacie. Kalibra jeszcze raz z tyłu, zobaczcie. Dziwna ta kalibra, bo ma tylko jedną rurę i jakąś taką małą. Taką małą. Nie ma tej rynny całej. A tutaj mamy lotkę. Ona wygląda, jest polakierowana oczywiście pod kolor. To jest jakieś akcesorium dedykowane? Tak, do tego auta, tak. To jest z firmy Matic. Matic, czyli jakaś firma, która robi takie... Dokładnie, która dokładki. Robi takie dokładki, takie różne... A propos tuningu, to na pewno ty też pamiętasz, że w czasach świetności kalibry Opel współpracował z Irmscherem, prawda? Dokładnie. I tu pewnie Irmscher też coś produkował, jakieś tutaj dokładki i inne rzeczy, chociaż Irmscherów pewnie na wielu kalibrach w Polsce nie było, tylko były jakieś tam... W większości chyba widziałem na Omegach A na pewno i na Wektrach A, prawda? Tam były takie właśnie pakiety, o których wspomniałeś. Ruszamy na przejażdżkę kalibrą.
I już jedziemy, mili Państwo, kalibrą 208V, która nawet jak na ten motor sobie nawet w miarę jakoś tam radzi. No nie ma tutaj wiadomo jakiegoś super odejścia. Nie, no powiem Ci, że no nie wcisnąłeś do końca, no nie, teraz, nie. A jednak przytuliło mnie do fotela. Ale ogólnie jakaś przyjemność z jazdy jest, także no myślę, że skręćmy tu w prawo, przepraszam Cię, Norbert. Uh-huh. Wyjedziemy z tych wertepów, zaraz może sobie na jakiś lepszy asfalt pojedziemy. No tak czy siak to przypominam, że mamy do czynienia tutaj z podstawową jednostką napędową. Ośmiozaworową, tylko 115 koni. Chociaż w tamtych czasach takie 208V to też sobie dobrze radziło. No powiem Ci, ja miałem taką kalibrę w 2008 roku bodajże. No. Też z tym silnikiem, w oryginalnej wersji, tylko miałem tam skrzynię F18, tu jest skrzynia F16. A no jaka jest różnica między tymi? No powiem Ci, że ta skrzynia może jest fajna na miasto, czy tak z miejsca ona jest, ma te biegi inne, ale na trasę nie jest fajna. No na przykład przy większej prędkości, no niestety są te obroty bardzo duże. W lewo pojedziemy? Może być w lewo, tak, pewnie. Są to obroty duże, no i nie jest przyjemna jazda. Tak, nie wiem, przy 160 jest ponad 4000 obrotów. Aha, okej. Okay. Także no jednak ten silnik dosyć mocno już słychać. Rozumiem. Na tej skrzyni tak ona po mieście jest w miarę fajna, bo można też nią tak trochę pociągnąć w ogóle. Nie no, kurczę, to jest żwawy samochód. Bo tak się nagadaliśmy, że taka podstawowa wersja i że 8V i w ogóle, ale on naprawdę jedzie, nie? No powiem Ci, że jest dosyć zdrowo, ma dobre ciśnienie, ten wskaźnik tutaj może tak nie pokazuje tego dokładnie, co powinien, ale no, są modele, które na przykład, no nie wiem, mamy 2500 obrotów i wiesz, nie pokażą tutaj na przykład czwórki, tylko pokażą coś około dwójki, wiesz, nie? Także no ten motor nie przepraszam, jest... przepraszam Norbert, tutaj skręćmy w prawo, będziemy mieli mniejszy ruch. Mówisz o ciśnieniu, tak? Uh-huh. Jedziemy sobie przez skrzyńsko. Kierownica żywcem z Wektry. Z Wektry? No i z Omegi. Astry, z Omegi. No, z Omegi też. No, taki kawał kierownicy to lepiej w Omedze wygląda, wiadomo. Tak jak Ci powiedziałem, ona na zdjęciach to na zawsze się wydaje taką wielką taksówkarską fajerą, a tutaj... Tak, w sumie jest taka w miarę... Całkiem spoko, no. Dokładnie. Ja sobie siedzę z tyłu, zobaczcie tutaj na skórzanej kanapie. Miejsca nad głową jest tyle, że dotykam prawie tutaj pod sufitkę. No ale taki urok, takiego pięknego dachu. Linia tego samochodu, tak jak mówiliśmy, jest świetna. Wycieraczka tutaj, tylnej szyby, podgrzewanie oczywiście. Głośniki, właśnie. Tutaj są w boczkach głośniki. System grający jakoś poprawiałeś tutaj? Nie, na razie zostało to, co zamontował poprzedni właściciel. Tam na pewno jakieś głośniki są zmieniane z tego, co zauważyłem. No. Bo to auto miało cały środek rozebrany. No, zresztą było całe rozebrane, łącznie z szybami, ze wszystkim. Było przygotowywane do malowania, tak jak Ci wspomniałem, stało około 3 lat w pewnym warsztacie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy właściciela warsztatu, czyli mojego brata Adriana. Pozdrawiam. Który nie znalazł czasu, żeby ją zrobić. Także no, długa historia jest ogólnie tego samochodu. A ogólnie, czy kojarzysz, jaka jest jego taka pierwotna historia? Na jaki rynek on był wyprodukowany? Skąd przyjechał do nas? To jest wersja włoska, także no, ci, którzy tam będą oglądać filmik, a znają się na coś na kalibrach, to zauważą tam, że na przykład są zaślepione kierunkowskazy. Wersja włoska miała kierunkowskaz taki jak Kadett, Łeska, taki wystający, no nieładnie wyglądający. Taki. Aha, i tak sobie ludzie to... No ja to zaślepiłem po prostu, bo no, nie znalazłem pomysłu, nie znalazłem kierunkowskazów odpowiadających tutaj pod to wycięcie w błotniku. Kumam. Także tak zostało na razie zaślepione i jakoś to wygląda. Trochę nam szumi łożysko lewe. Delikatnie, ale... Które było tak naprawdę wymienione, nie wiem, 2 tygodnie temu, ale no... Taka jakość? Ale chyba taka jakość, także łożysko jest w garażu na półce, czeka na wymianę. No nie działa prędkościomierz, świeci się ABS, no takie bolączki tego samochodu. No słuchaj, prostu, nie jest nowy, ma też jakiś swój przebieg, więc no... Dokładnie, tutaj... no to jest auto... które wymaga jakichś codziennych w sumie napraw. No tutaj trzeba robić cały czas coś, no jak się chce tam chwilę tym pojeździć.
Tym bardziej, że on stał 4 lata bez ruchu, no tu są wymienione wszystkie przewody hamulcowe. A, no tak, dla bezpieczeństwa. Tak, no zawieszenie jest, tutaj wszystkie elementy zawieszenia, amortyzatory, sprężyny, tu wszystko jest wymieniane było po tym postoju. Także nie wiem, co jeszcze tam mógłbym dodać. No jest jeszcze kilka rzeczy, które muszę na pewno naprawić. No tak, tutaj świecący się ABS, ale nie możemy dojść... Nie chcę komputer w ogóle pokazać, które po prostu to jest koło, który czujnik ewentualnie... Gdzie jest problem? Gdzie jest problem, po prostu pokazuje gdzieś przerwę obwodu. Prosto jedziemy? Możemy prosto, tak, możemy prosto. Prędkościomierz zerwał mi się chyba przy 160, nie wiem, czy linka się wypięła, czy po prostu coś, bo tu jest prędkościomierz spięty na lince ze skrzynią biegów. Nie ma odczytu z ABS-u, czy coś takiego, tak? Aha. Także no zerwał się przy jakiejś tam, przy 160 gdzieś tam po prostu zgasł. Norbert, ale wróćmy do procesu, no powiedzmy, odbudowy tego samochodu. Czy skoro samochód stał w warsztacie twojego brata, czy ty jakoś tam uczestniczyłeś w tym remoncie? Czy pomagałeś? Masz tu jakiś swój wkład? No mam dużo swojego wkładu tutaj, wiesz, może takie słowo odbudowa to za dużo, prawda? No tak, no, renowacja powiedzmy. Taka mała renowacja, bo ten samochód w sumie nie wymagał jakiegoś wielkiego remontu, no tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jakaś tam reparaturka, tak jak to w Oplu, prawda, no gdzieś tam coś tam w progach było po prostu wstawiane. No tak, ale do takiego remontu no, ten samochód musiał być rozebrany, tak, rozbrojony. No i później to jest kupa roboty, później ze składaniem też. Z żoną go rozebrałem, to no, auto, to... pozdrawiam żonę. Pozdrawiamy żonę też. Rozebraliśmy to auto, przygotowaliśmy pod lakier, no ale niestety tam, gdzie stał, nie doczekał się tego lakierowania. Mhm. I tak naprawdę dopiero czwarta osoba, która go wzięła w swoje ręce, czyli lakiernik, dopiero ten samochód polakierował. No i później co, z żoną składaliście do kupy z powrotem? Dokładnie, tak. No i zawieźliśmy go tylko do polakierowania, bo jeden lakiernik go przygotował do malowania, ale nie skończył. I kolejny, czyli czwarty lakiernik go polakierował. Zawieźliśmy go po prostu rozebranego, czyli bez szyb, bez dyżaków. No takie typowo auto, które miało być umalowane dookoła, całe bez dachu było malowane. Kuma. No i zabrałem to auto po lakierowaniu do domu i z żoną wspólnie żeśmy go po prostu poskładali. Wieczory w garażu. No, w to takie zaczątki pandemii w sumie można było powiedzieć, no była kwarantanna, trzeba było siedzieć. Idealny czas, nie? W sumie to był taki idealny czas, żeby można było to auto doprowadzić do jakiegoś tam ładu. No nie jest to idealne auto, ale oboje mamy sentyment do tego samochodu. Jesteśmy po przerwie, przerwałem ci, Norbert. Wiesz co, no trochę ucięliśmy, ale tak, no chciałem wspomnieć, że ogólnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że to auto... No zrezygnowany byłem z naprawy tego auta, właśnie po tym postoju tam właśnie w tym warsztacie pierwszym. Mhm. Chciałem go sprzedać w całości, no nie było chętnego, zacząłem go sprzedawać na części. A powiedz, jakie ceny, bo czy to już odbite te ceny od dna, czy jeszcze sprzedawałeś? Wiesz co, ja chciałem, najpierw chciałem sprzedać na części, ale to tam, wiesz, jakieś tam, a to maskę, ktoś nie chciał mi się po prostu tego rozbierać. Wiem. Jedynie co sprzedałem, taki fajny, można powiedzieć, rarytas, to jest tylna brenda GM-owska, GM, o. Która jest między lampami tylnymi, tak? Wiem, ta czerwona, tak? Tak, no moja była lekko uszkodzona, to także nie, no sprzedałem ją tam za jakąś sumę, ale tu wspomnę, że taka brenda dziś w idealnym stanie osiąga kwotę 2,5 tysiąca złotych. O, panie. Kawałek tego plastiku. A pewnie sprzedałeś taniej. No, moja była uszkodzona, brakowało po prostu fragmentu i sprzedałem ją taniej. Po prostu tam za jakieś 600, może 800 zł, już nie pamiętam. Ale kolega z forum, jak będzie oglądał, to będzie pamiętał na pewno. Z forum Kalibry oczywiście. Dzisiaj pamiętałem. Przystępujemy do naklejania. Proszę Państwa, dzisiaj pamiętałem. O dziwo, zawsze zapominam. Motokronika ląduje na Kalibrze. Ta Kalibra na co dzień w Radomiu, nie?
Dokładnie. Porusza się. Na co dzień stoi w garażu? Bardziej powiedziałbym, że weekendowo. No taki samochód to już lepiej weekendowo traktować, nie? No zimą w ogóle nie będzie jeździła na pewno. Zobaczcie, jeszcze jedna z drugiej strony. Rewelacja, bardzo mi miło. Dziękuję. Mi również, bardzo fajne. Marzyłem o tym, żeby to mieć. Jeszcze stoimy tutaj przy niej i zobaczcie, to jest ta zaślepka, o której Norbert wspomniał. Czyli tutaj normalnie był kierunkowskaz. Tak jak w kadecie, pewnie tam niektórzy będą kojarzyć, taki wystający, no nie fajnie to wyglądało. A to jest taka zaślepka naklejona, także w każdej chwili można ją odkleić. I co, ten kierunkowskaz to jest oznaka tylko wersji włoskiej, tak? Tak, które szły na rynek włoski. No to kurczę dziwnie, nie, że tak sobie zeszpecili, bo rzeczywiście no, tego kierunkowskazu tu nie powinno być i dobrze, że go nie ma. No i wspomnę, że felgi wybierała moja córcia, córka mnie namówiła na te felgi. No wyglądają tak, że tak, no spodziewam się, że mogłyby się młodej dziewczynie spodobać. Nie? Ile ma? Córka? No. 21 lat. Łopa! Nie, to ja myślałem, że młodsza. No nie, nie. Cyk, miniaturka się tworzy. Dobra, mamy to. Jeszcze jedna, no nie wiem czy ciekawostka, ale zobaczcie tutaj. Można sobie to przesunąć i zamontować sobie bagażnik na trumnę albo co, na rower czy na narty. Ciekawe, czy ktokolwiek z właścicieli kalibry montował coś na dachu. Nie miałem nigdy na kalibrze żadnego bagażnika, ale miałem taki plan założyć właśnie do niej taką małą, tak zwaną trumnę, prawda? No. Jakby troszeczkę to samochód urozmaicić. A jeździcie gdzieś nią dalej, czy tylko tutaj wokół komina po Radomiu? Wiesz co, teraz w tym roku byliśmy nią na Mazurach. O! I co, wygodnie? Bezawaryjnie? W sumie pojechaliśmy, w jedną stronę pojechaliśmy w trójkę, a z powrotem wróciliśmy w czwórkę. W sensie w ciąży, czy jak? Nie, może tak to zabrzmiało, wiesz. No, pojechaliśmy z synem, a z powrotem zabraliśmy córkę z Mazur, bo tam pojechała wcześniej od nas. Okej. Okay. No dobra Norbert, to co? Będziemy chyba kończyć? No myślę, że tak. Bo i coś tam od niej powiedzieliśmy. Cieszę się, że utrwaliliśmy Ciebie i ten samochód, bo rozumiem, że ten samochód zostaje z Tobą na dłużej. Na razie jest taki plan, że zostaje po prostu. No nie ma tu jakiejś wartości pieniężnej, tylko taką dla mnie sentymentalną bardziej wartość. Tak pieniężną, że myślę, że już niedługo zacznie ci, że sobie nie mnożyć. Nie patrzę na to, wiesz. No może kiedyś tam jakąś tam wartość tam osiągnie, prawda? No dzisiaj jeszcze cen na te auta nie ma, chociaż jak są w jakimś fajnym stanie zachowane. No ceny tak jak patrzyłem. Kwoty, nie jest to tak jak powiedzmy było jeszcze 5-6 lat temu, że można było kupić nie wiem, za 1500 zł za. No nie, teraz to tak? Już tak no 5-15 tak przeważnie, nie w tym zakresie. Dokładnie, no. Tak można powiedzieć. Czyli no, skok jednak już nastąpił. Nie? W sumie tutaj tego samochodu, tak? Norbert, bardzo Ci dziękuję. Ja również Ci dziękuję. Daj grawę uścisnąć mimo koronawirusa. Dokładnie. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, jak już jakieś prace tutaj poczynisz, bo. Tak jak dzisiaj zdradzałeś, no coś tutaj tak, prawdopodobnie tak, będzie robione. Są plany na jakieś jeszcze zmiany przy tym samochodzie, także myślę, że się spotkamy i będzie okazja, żeby to pokazać widzom, którzy będą chcieli obejrzeć. No to już teraz zapraszamy. Dziękuję wszystkim, dziękuję Tobie Norbert, również, no i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, bardzo było miło Cię poznać. I również. Do zobaczenia! The bank.